Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy dzisiaj zgromadzili się przy radioodbiornikach. Chociaż nie wiem, czy to troszkę historycznie nie zabrzmiało. Dzisiaj słucha się radia chyba bardziej samodzielnie. Żeby nie powiedzieć, że samotnie, ale bardzo się cieszę, że jesteście przy radiu, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o istotnej sprawie. O istotnej sprawie również dla przyszłości narodu. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i zapraszam Was do wspólnej rozmowy o studiach i o studentach i o tym, co należałoby zrobić, żeby te przyszłe pokolenia rzeczywiście mogły się w Polsce realizować, żeby ten kilkuletni okres studiów, bo to dzisiaj może trwać już 3 lata, może być to czteroletni czas studiowania, czy 5-6-letni, żeby wynieść z tego jak najwięcej. Jaki jest sposób na to, żeby nauczyć studenta jak najwięcej i co z nim zrobić w ciągu tych kilku lat, żeby dorosły człowiek później mógł samodzielnie myśleć. Będę pytał dzisiaj moich gości, a są nimi pani profesor Magdalena Fikus, genetyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. I pan doktor Michał Kopczyński, historyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie, czego potrzeba, żeby studia były takim czasem jakiejś przygody intelektualnej, takiego niesamowitego rozwoju, chłonięcia? Może student po prostu powinien w tym czasie zajmować się jedynie studiowaniem? Może to jest wymóg, dzięki któremu zapewnilibyśmy studentom przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, a nie myśleć o mieszkaniu, pracy i tak dalej? Ja tak chciałbym na początku się usprawiedliwić, bo jak mnie pan zapowiadał, to było powiedziane, że jestem z Polskiej Akademii Nauk, a w Polskiej Akademii Nauk według obiegowej opinii pracują tacy ludzie, którzy nie uczą, nie uczestniczą w procesie dydaktycznym, nie mają do czynienia ze studentami, czasem mają jednego albo dwóch doktorantów. No więc chciałabym się usprawiedliwić, aczkolwiek to nie moja wina, że mnie tu zaprosiło radio, ale ja się dałam zaprosić na tą rozmowę, ponieważ pracując w Akademii Nauk, mniej więcej od 1975 roku w bardzo aktywny sposób nauczałam. W różnych uczelniach, czasami miałam takie obciążenia, jakie mają ludzie na uczelni. A dlaczego to robiłam? Bo ja to lubię. Nie dla pieniędzy, proszę państwa, bo na tym się nie zarabia. Tylko po prostu ja to lubię. Lubię mówić i lubię mówić o tym, co mnie osobiście interesuje. No więc dlatego usprawiedliwiam się, że przyjęłam to zaproszenie, ponieważ do dzisiaj, no to jak wyliczyliśmy przed chwilą, to już jest ponad 30 lat, do dzisiaj wykładam jeszcze, mam taki ostatni wykład w dziwnym miejscu, dla mnie samej dziwnym, ale fantastycznym. Bo dla humanistów? Bo dla humanistów. To jest na tym międzyinstytutowych studiach humanistycznych, gdzie mądrzy ludzie, którzy to prowadzą, powiedzieli, że humanista powinien się również zetknąć z jakimiś konkretnymi naukami. I tam są do wyboru wykłady z matematyki, fizyki, a ja wykładam genetykę. Nazywa się to mój, jakby to powiedzieć, protektor z tego mischu. Pan profesor Kloch, strasznie mu się spodobał tytuł, nazywa się DNA, kod życia. No i ja ten kod życia tym studentom wykładam. Więc mam jeszcze wciąż, to już jest chyba będzie ostatni rok, kontakt ze studentami. Czyli to jest moje usprawiedliwienie, bo ja rozumiem, że pan doktor ma tutaj dużo większe doświadczenie, bo jednak jest z uniwersytetu. No, ale również wykłada statystykę dla humanistów, więc to też jest taki niecodzienna profesja u historyka, więc cieszę się, że mają państwo takie doświadczenia. To co z tym studentem? Bo myślę, że tacy z międzywydziałowych, indywidualnych studiów, to oni są ci zorientowani na rozwój i oni wiedzą, że sami muszą to sobie poukładać i układają sobie program studiów tak, żeby jak najbardziej z tego skorzystać, to może pani profesor ma do czynienia z tą śmietanką. Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że jak będziemy sobie rozmawiać o studiach naszych marzeń, znaczy już nie naszych, tylko tych marzeń, do których chcielibyśmy przysłać nasze dzieci i wnuki, to ja myślę, że takie studia typu MISH-u i MISMAP-u, czyli właśnie te międzywydziałowe i międzywydziałowe studia, że to tak właściwie wszyscy powinni studiować. To znaczy, że mnie by się podobało, żeby student mógł sobie pod opieką na początku, jak zaczyna, to jednak jest młodziutki, świeżo wyszedł ze szkoły. Czasami wie, że wszystko wie, ale nie zawsze to jest prawdą. Żeby mógł sobie ułożyć swoje życie już na poziomie studiów. Ale z drugiej strony myślę sobie również, że i to już naprawdę widzimy wokół nas, że życie się tak zmieniło,
że jak ja kończyłam studia, to to się nazywało fizjologia zwierząt. Potem ja mówiłam o sobie, że jestem biochemikiem. Potem się wyspecjalizowałam w kierunku genetyki. Na samym końcu pracowałam właściwie w zakresie biofizyki. To są wszystko takie nazwy na pewne dziedziny nauki, ale nazwy brzmią różnie i te dziedziny tej samej nauki biologii to są jednak różne dziedziny. Więc ja na przykład przeszłam w życiu ten trening, nigdy nie zostałam statystyczką, ani powiedzmy historyczką, ani nikim takim, czyli radykalnie nie zmieniłam specjalności, ale wiem po tym swoim życiu już człowieka, który kończy, że takie zmiany kierunku są bardzo, bardzo korzystne, bardzo pozytywne. Ja je robiłam nie dlatego, że rynek pracy tu się kurczył, a tu rozszerzał, ale dzisiaj to będzie chyba taki powód. Czyli pytanie jest w ogóle, jak powinny wyglądać studia. Czy to tak właśnie nie byłoby lepiej, żeby ten młody człowiek mógł sobie dobrać je na zasadzie pewnej mozaiki? Bo ci, którzy studiują historię, zazwyczaj studiują tylko historię i mają tak sprecyzowany cel skończyć tę historię, czy to są ludzie, którzy te studia mają jako jedne z kilku kierunków, wybierają coś jeszcze, żeby rozszerzyć to swoje spektrum zainteresowań? Czy coraz częściej wybierają coś jeszcze. Znaczy obserwuję dwie rzeczy. Ale czy im wolno? Wolno im wyjść poza wydział? Ja nie chcę powiedzieć, na razie im wolno. To ja chciałem dodać, tak. Tego bym... Bo za chwilę może znaczy, ta ja droga kosztować. Ja powiem w ten sposób. Ja miałem to szczęście. Ja zacząłem studiować w 1982 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, studiować poniekąd nielegalnie. To znaczy program był nielegalny, ponieważ on został w roku 1981 uchwalony i polegał na tym, że wybiera się wszystko, to znaczy egzaminatora, wybiera się zajęcia, jest po prostu oferta i zajęcia są na taki temat, na inny temat i ja sobie od początku jakby wybierałem, kiedy jeszcze nie było MIS-ów, nie było tych, nazwijmy to eksperymentów, już dzisiaj to nie jest eksperyment, ale tego nie było. To było w Instytucie Historycznym, to nie było zatwierdzone przez ministerstwo. Ja później się przekonałem, jak już zacząłem pracować, co było zatwierdzone przez ministerstwo, to znaczy przychodziły takie fajne książki z powielacza, gdzie było powiedziane, co na których zajęciach powinno być i jakie tematy powinny być robione na pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i tak dalej. W całym kraju dokładnie to samo. W związku z tym ja już jakby trochę awansem i nielegalnie liznąłem takiej samodzielności. Ten cały tryb takiego właśnie wyboru w obrębie historii, jak mówię, to funkcjonuje do dzisiaj. A do tego jeszcze dochodzą dwie rzeczy. To znaczy jedna rzecz to jest to, że stosunkowo wielu studentów studiuje coś jeszcze. Czasem są to zupełnie rozbieżne rzeczy, bo ja mam studentów informatyków, którzy studiują na przykład na Politechnice. Ostatnio miałem takiego na egzaminie. A bo ktoś jak studiuje orientalistykę, no to jest blisko, to jest budynek obok. A budynek jest obok, ale dziedzina mimo wszystko. Ale... I prawo byłoby niedaleko, tak? No miałem na przykład chłopaka z fizyki, który skończył fizykę, bardzo mi pomógł zresztą przy tym wspomnianym przez pana w takim podręczniku statystyki dla humanistów. Naprawdę mi pomógł, bo ja jestem prawdziwym humanistą, który się w pewnym momencie nawrócił. A to są z reguły bardzo dobrzy studenci. To znaczy, żeby unieść dwa kierunki, trzeba być naprawdę dobrym. Ale ja myślę nawet, że nie trzeba unosić aż dwóch kierunków, że właśnie te mischy i mismapy, to jednak są po pierwsze, następuje pewna selekcja na samym początku, bo tam jest konkurs, żeby wejść na te studia. Miejsc nie ma dużo. Tak, tych miejsc nie ma dużo, to są jednak takie elitarne studia. I z drugiej strony, z moich też doświadczeń, ja w tym mischu wykładam chyba ponad 10 lat, to są ciekawsi studenci. No strasznie nie chciałabym uogólniać. Myśmy tu zamówili przed wejściem, że to jest tak niedobrze, jak człowiek coś tam uogólnia, a teraz mi się aż, przepraszam tych studentów, którzy słuchali moich wykładów, mnie się zdaje, że oni są coraz mniej ciekawi świata. To znaczy, już nie będę ich obciążać, w sensie, że oni są mniej rozwinięci, nie wiem co jest. Natomiast z tego, jak reagują na wykład, a ja oczywiście ten wykład trzymam na poziomie współczesnej genetyki, ale to jest wciąż współczesna genetyka. I
jest coraz mniej pytań, coraz mniej wątpliwości i zaliczenia nie są aż tak ciekawe, jak kiedyś dla mnie były i inspirujące, bo one były inspirujące. Zaliczenia to znaczy jakiś materiał, zaliczenie który pani to jest, otrzymuje? To ja się wymyśliłam, bo ja lubię mieć bezpośredni kontakt ze studentem, a trudno ich odpytywać ustnie, bo to jest jednak ich dodatkowy jakiś przedmiot. No więc to, co ja im wymyśliłam, to proszę, żeby napisali najwyżej na 5 stron na podstawie jakiejś literatury, którą sobie znajdą. No trudno to nazwać esejem, bo to jest najwyżej na 5 stron, niektórzy piszą na 2. Ale coś z dziedziny, gdzie ja potrąciłam jakąś strunę, co ich może interesować. No, na przykład teraz przyniosła mi studentka taki esejik o wadach genetycznych w dynastiach królewskich, które tak, to się biolog mówi, wsobnie, które się nie krzyżowały z zewnętrznymi środowiskami. Mm-hmm. To znaczy, że ona sobie pomyślała, ja o tym w ogóle nie mówiłam ani słowa, mówiłam o wadach genetycznych, ale o tych sprawach nie. I znalazła. Czyli te tematy oni sobie sami znajdują. Ale na przykład zrobiła się rzecz okropna. Humanistów tego muszą uczyć. Oni są zwykle z drugiego, trzeciego roku. Że to wszystko już się powołuje na internet. Tak. Nikt nie przyszedł i nie dał odnośnika na Platona, że Platon coś takiego już wtedy mówił. Coś tam, prawda? Ja mówię Platon, bo to pierwsze przychodzi mi do głowy. No, ale może, nie wiem, Luther coś napisał, tylko wszyscy www, www i coś tam, i to jest ich odnośnik do źródła. No, to mnie w ogóle przeraża. Pierwsze, o czym państwo wspomnieli, to jest rezygnacja z takiej utartej ścieżki jednej, jedynej. I to jest ważne. I to jest ważne. Ale z drugiej strony to napotyka jakiś brak ciekawości świata, tak? Bo mówi pani o tym, że tu jest jakaś tylko część tych studentów, którzy nie chcę będą... uogólnić. Nie, studenci z Mińsku są fantastyczni, kocham ich, ale coś się zmieniło w ciągu ostatnich 2-3 lat. Chyba nie ja jedna to mówię. Nie wiem, może pan coś zauważył. To jest prawda z tym internetem. To jest po prostu nowe medium, inne medium. Trzeba oczywiście sprawdzać, co się tam czyta, prawda? To znaczy dotyczy to tak samo internetu, jak, przepraszam, ale tak samo książek drukowanych. Mhm. Pisanych niekiedy przez różnych utytułowanych autorów, bo je też trzeba sprawdzać, prawda? No, szczególnie historycy są znani z krytycyzmu wobec źródeł. Tak, znaczy ja nie mam tego problemu z tym źródłem, dlatego że jakby większość naszego programu i tak samo od tych lat 80. polega na tym, że na ćwiczeniach się po prostu robi źródło po źródle. Ja obserwuję co innego, co mnie niepokoi. Mianowicie obserwuję, że tak, na poziomie analizy źródła to jest zupełnie dobrze, bo się przechodzi przez ileś tam lat, te 3 lata tych licencjackich studiów. Dla różnych epok, różne typy źródeł, jak ktoś sobie dobierze, to może wszystkie typy źródeł, czy prawie wszystkie zobaczyć. Ale potem przychodzi na seminarium i ja usiłuję zadać jakąś literaturę, czytać jakąś dyskusję, wywołać z literatury. I tu są bardzo duże braki. I mam takie kłopoty ze zmuszeniem tych moich studentów, zmuszeniem, złe słowo, zachęceniem, do tego, żeby oni to czytali, a nie, że jeden przeczyta jeden tekst, jeden mówca zaśpiewa, prawda, potem przechodzi na drugi głos. I to jest pewien, to jest jakby pewna wada. No to ale jakieś... myślę, że znowu jak o tym rozmawiamy, to niestety nie unikniemy rozmowy, i na tym ja się już nie znam, o tym, jak się w tej chwili kształci w szkole. A no właśnie. To musi być jakaś pochodna tego, z czym oni przychodzą, zdawszy maturę i dostawszy się na studia historyczne czy jakiekolwiek inne. Napisał do nas słuchacz na 2100. Szkoła średnia uczy wyrywkowego poznawania materiału i należy jedynie skupić się na tym, co można wyciągnąć z sieci i wetknąć to w odpowiednie miejsce w zadanym zadaniu. Na przykład tak jak na maturze musimy uzupełnić jakieś tu słuchacz użył słowa gaps, czyli luki w tekście. Nie uczy się ciekawości świata i nie rozwija się ciekawości świata i nie uczy się szukania własnych źródeł. Czyli pytanie taki zarzut jest właśnie, poważny. Czego można... Nie, bo ja tutaj, mi się podoba bardzo, co ten słuchacz napisał. Pytanie jest, czego możemy nauczyć? Czego możemy nauczyć, żeby człowiek spełniał w naszym wykładowców
pojęciu to kryterium, że przychodzi do nas mózg, który jest już jakoś uformowany, a my jeszcze pomagamy jakoś się pofałdować dodatkowo. Czyli, że mamy kontakt, mamy dialog, mamy jakąś współdziałanie. No zakładam taką idealną sytuację. Oczywiście miewam też takich studentów, którzy siedzą na samym końcu sali i albo zupełnie otwarcie śpią, albo zupełnie otwarcie czytają jakąś książkę i ja tego nie rozumiem. Bo po co on przychodzi? To znaczy on odfajkowuje swoją obecność, czyli 15 razy traci po 2 godziny w ciągu semestru. Potem pisze o jakąś beznadziejną historyjkę i dostaje zaliczenie. Czyli tego już nie rozumiem. Znaczy, ja jestem spokojnym człowiekiem, ktoś mi kiedyś pod nosem czytał książkę przez cały wykład i ja na samym końcu, jak już się wszystko skończyło, to powiedziałam, czy ja panu nie przeszkadzam w tym czytaniu? A on powiedział, wie pani, ja mam tyle zajęć, że ja i tak tej genetyki nie rozumiem. No taki był on. No przynajmniej no, szczery. Szczery. No był szczery, ale może... No to po co na to przyszedł? Nie wiem, może ta genetyka była potrzebna do jakiegoś zaliczenia, jakiegoś odhaczenia, jakiejś tam tabelek. Oczywiście, jemu te godziny są potrzebne. Tak. Ja może spróbuję tak, ponieważ jestem historykiem, to ja sobie pozwolę cofnąć się daleko do początku. Jak to kiedyś bywa. Tak. I sądzę, że tak, uniwersytet jest instytucją średniowieczną. I to tak o średniowieczną. Czy to znaczy, że nie przystającą do... Nie, właśnie o co innego mi chodzi. Jest instytucją średniowieczną, co nie znaczy, że jest nieprzystająca, tylko co w niej jest najważniejszego, co było już w tym średniowieczu najważniejszego. Mianowicie seminarium. To jest rzecz zupełnie podstawowa, bo się mówi instytuty, takie, inne. To jest mało ważne. Najważniejszą rzeczą jest seminarium. To znaczy pan mówi, powinno być najważniejsze, prawda? Jest najważniejsze. I jest najważniejsze? Jeżeli nie jest najważniejsze, to jest błąd. Bo to jest... Podejrzewam się profesora. Pyta, no tak, no jak pan się pyta, gdzie tych studentów formować, gdzie ich kształtować. To jest właśnie to seminarium, bo to jest to taki moment, kiedy ten prowadzący to seminarium staje się takim nauczycielem dla tych, porywa ich swoim zainteresowaniem. No bo ma bezpośredni kontakt, to jest najłatwiejsza forma. Niesłychanie fundamentalne, że jest bezpośredni kontakt. Dlatego myślę, że studia czysto przez internet to jeszcze ja chyba też długo tak nie. Pogląd. Też mam taki pogląd, znaczy być może... Ale nie na tym poziomie seminarium. Ja miałem takie szczęście w życiu, że ja trafiałem na takich właśnie mistrzów, takie pamiętam, z seminarium i to było najważniejsze. Ja się po prostu zarażałem różnymi podejściem do nauki, w ogóle takim filozofią wiedzy, czy filozofią nauki. I to jest najważniejsze, to najbardziej otwiera jakby te perspektywy i przede wszystkim uczy tego ucznia, uczy samodzielności, powinno uczyć samodzielności. Myśmy sobie mówili o samodzielności na poziomie wyboru zajęć, układania sobie życia uniwersyteckiego z myślą o tym, co będzie w przyszłości. Tutaj do jednej rzeczy, o której się mówi ostatnio dość głośno, muszę się odnieść. Mówi się o tym, że uniwersytety nie uczą, prawda, bo uczą jakichś rzeczy nieprzydatnych czy czegoś takiego. Prawda, bo gdzieś wyczytałem to w tym tygodniu naprawdę, że programy są formowane pod skład profesorów, a nie pod potrzeby studentów. Ale to jest bardzo często prawda. Być może. Ja tylko na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, żeby pamiętać o tym, że studia, nawet studia, które by się wydawało, nie są praktyczne w życiu. One uczą jednej rzeczy. Uczą umiejętności analizy, cokolwiek byśmy nie analizowali. One uczą samodzielności intelektualnej. Rzeczy, która jest niesłychanie ważna, o której myślę, że mamy deficyt współcześnie. I ja znam filozofów, którzy potrafią sobie poradzić dzięki tym umiejętnościom, które wykształcili na studiach i na pewno na seminarium właśnie. Którzy sobie świetnie radzą w dziedzinach naprawdę niefilozoficznych. Bo filozofia to w ogóle jest chyba takie studium, które przygotowuje do nauka myślenia, tak? Do ogólnego kontaktu ze światem, prawda? Tak, i sposobu myślenia. To, co ten słuchacz tutaj napisał, co mam pan przed chwilą zacytował, jest niesłychanie istotne, żebyśmy nie powielali na uniwersytecie, nie powielali szkoły. To znaczy nie robili, prawda, nie wiem, kierunku logistyka w aptece jako kierunek studiów. Przepraszam, taki zupełnie... Z sufitu sobie przepraszamy aptekarzy, ale... Przepraszam, ale żebyśmy czegoś takiego nie robili, bo się zatraca tą samodzielność pewną, taką
męstwo życiowe, taką właśnie samodzielność, umiejętność analizy. Studia muszą to dać. Bo to oczekiwanie wobec uczelni czasami jest takim oczekiwaniem, które dla mnie jest bardziej charakterystyczne dla szkoły zawodowej, gdzie uczymy się obróbki skrawaniem, taki to jest ten akurat fragment, który jest istotny, albo obróbki drewna, albo czegoś tam jeszcze i to wszystko musi być takie odtąd dotąd przydatne, tak jak pójdziemy i staniemy przed tą maszyną. No właśnie, a to jest w końcu taki moment rozszerzania horyzontów, jakiegoś myślenia, szukania, czytania więcej niż nam nakazano. No i znaczy ja cały czas myślę, że nie ma niczego w tym całym wielkim problemie, co można by odciąć od tego, co jest przedtem i co jest potem. Znaczy tak, nie można studiów odciąć od szkoły, jeżeli szkoła uczy właśnie zapamiętać i zdać i zapomnieć. 3Z. A wszyscy, którzy, ja już miałam dawno do czynienia z, dzieci moje dawno ukończyły szkołę, a wnuki są w trakcie i wygląda, że szkoła tego nie uczy, że szkoła podzielona jeszcze podobno niedobrze i głupio na te 3 odcinki, wszyscy narzekają na gimnazjum, powtarza wielką ilość faktów, które trzeba jakoś sobie przyswoić. Nie daje w szkole, nie kształci się tego sposobu samodzielnie, znaczy nie ma żadnej propozycji samodzielności. Teraz ja pracuję również na Festiwalu Nauki, czy głównie na Festiwalu Nauki i to, co widzę, z czym mamy problem, to jest, że jeżeli się robi program dla dzieci z pierwszej, drugiej klasy, to je trudno opanować, jak one są zadowolone. Jak one z nami współgrają, jak się zapytać, a kto teraz chce pokazać, jak rośnie choinka, to wszyscy podnoszą rękę i każdy chce. I gdzieś tak od 7., 8. klasy, od gimnazjum, jest cisza, w ogóle nikt nie chce ani dyskutować, ani nic, nawet jeżeli słuchali. Przyjęli, przeżuli i poszli. Napisała do nas Aga, racja, w szkole nie uczy się bycia kreatywnym, tylko schematów. Uczy się wstrzeliwania w klucz. No, nawet kiedy nie można się rozwinąć na maturze z języka polskiego, coś z tymi kluczami jest nie tak. Zajmiemy się tym za kilka minut. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Jest z nami pan Dariusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan, jak rozumiem, ma ogląd sprawy z dwóch stron. Jest pan pedagogiem, więc człowiekiem po studiach, no ale nie wiem, czy te pańskie dzieci to już są w wieku studenckim, czy to wszystko jeszcze przed panem? To znaczy, wszystko studia przede mną, ale dzieci są w wieku szkolnym, czyli o liceum i w dół, gimnazjum i szkoła podstawowa. No my wprowadziliśmy tutaj ten wątek edukacji przed poziomem akademickim. Czy ma pan jakieś obserwacje na temat tego, jak się przygotowuje do myślenia młodych ludzi? Przede wszystkim bardzo mi zależy, żeby powiedzieć, o czym się bardzo mało mówi, że to głównie rodzina przygotowuje. Tak jakby się zapomniało, szkoła jest dokładką do tego, czego rodzina uczy. Czy rodzina uczy wrażliwości, czy rodzina uczy otwartości, czy rodzina uczy zadawania dziesiątek pytań, czy rodzina poddaje książki. Szkoła ma zrobić pewne minimum i ono musi zrobić, bo od tego się od niej wymaga, ale podstawowa praca musi być wykonana w domu. A jeżeli komuś dom szwankuje i nie może mu tego dać, to może jakby taki uczeń wpadł na świetnego profesora, który rozbudzi w nim tę ciekawość świata i który będzie zadawał tak często pytanie, dlaczego, że temu tak często, że temu młodemu człowiekowi to pytanie zacznie dźwięczeć w uszach, to może jednak nie ma co mówić o tym, że szkoła to jest tylko jakaś taka proteza i coś tam ma ewentualnie uzupełniać, a wszystko jest z domu. Szkoła nie jest tylko protezą, ale ciężar podstawowy leży w domu. Owszem, może się zdarzyć, że zdarzy się dobry nauczyciel, ale proszę mi wierzyć, ja przerabiam nauczycieli przy 4 dzieci dość różnych i naprawdę dobrego nauczyciela jest, no szczerze mówiąc, nie znaleźliśmy naprawdę dobrego nauczyciela, nie spotkaliśmy dobrego nauczyciela. Mówi to pan jako człowiek z tego kręgu. To tak. Trochę niepokojąco brzmi. Mówię to z pełną odpowiedzialnością z jednej strony, z drugiej strony ze świadomością, że nauczyciel nie ma żadnych, może lepiej, ma bardzo trudną sytuację,
kiedy ma dzieci w jednej klasie, które są w stanie opanować czytanie i które już bardzo dobrze czytają, powiedzmy, literaturę. Zbyt duża rozpiętość jest w klasie, żeby można było jakkolwiek przekazać coś więcej. I to na każdym możliwym poziomie. Czyli sugeruje pan, że jednak w takich sytuacjach równamy w dół i zajmujemy się głównie tymi, którzy jeszcze sylabizują? Co więcej, ci, którzy sylabizują, zmuszają nauczyciela, żeby się tylko nimi zajmować. Dyrekcja wtedy mówi, masz się nimi zajmować. Rodzice wszyscy, nawet tych uczniów od góry, mówią, masz się zajmować tym najniżej. Tym, który ledwo sylabizuje. No bo tam ci też jak gdyby ciągną klasę w dół, prawda? Jak oni będą zostawać, odstawać, no to co ma zrobić cała klasa? Tak, ale to jest... Sylabizowanie to jest jeden problem. Drugi problem to jest agresja. Trzeci problem to jest alkohol. Czwarty problem to są bagary i tak dalej, tak, i tak dalej. Tylko panie Dariuszu, no mam wrażenie, że po to jest 5 lat studiów pedagogicznych, żeby człowiek sobie z tym radził. To pytanie też, jak te studia pedagogiczne wyglądają i ile jest na nich na przykład psychologii, ile się uczy pracy z grupą, jakie przygotowanie w nie tym uczy kierunku się. Mają. Ach, no widzi pan, to już tak naprawdę możemy tylko postawić krzyżyk na polskiej szkole i powiedzieć, że się nic nie zmieni, tak? To znaczy się zmienia się. Ja na przykład, patrząc na to, jak wprowadzono gimnazjum, uważam, mając doświadczenie znowu czwórki dzieci, uważam, że to był rewelacyjny pomysł. No widzi pan, a ja z wielu rodziców słyszałam, że to straszny pomysł, że to okropne, że to niepotrzebne, że to powtarzanie i tak dalej, i tak dalej. My nie będziemy ale, teraz ale gimnazjum rozważać. Odłóżmy, panie Dariuszu, bardzo tak. Serdecznie dziękuję i dziękuję, że się pan do nas odezwał, bo to ważne, że też słuchają nas nauczyciele i być może to jest ważne, żeby państwo też widzieli swój wkład w to, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi. No, czyli tak, znowu wracamy do fundamentów i będziemy narzekać na szkołę, która rzeczywiście średnio przygotowuje. Gorzej, teraz wracamy do fundamentów, czyli jeszcze wracamy do mamy i taty, prawda? No tak, a gdzieś po drodze też wracamy do uniwersytetu, który przygotowuje tych pedagogów, tak jak przygotowuje. Dzisiaj, tak. Błędne koło. Ja się zaczynam w takich sytuacjach gubić i mówię, no to już nie wiem, od czego by tu zacząć. No nie. To znaczy tutaj nasz słuchacz niewątpliwie ma rację, że rodzina zawsze odgrywa dużą rolę. I zawsze mają przewagę ci, którzy pochodzą z takiej rodziny, w której właśnie podsuwają książki i tak dalej. Tylko, że chyba rodzina współczesna ma kłopoty. Zaczyna, tak, niewątpliwie. Z podsuwaniem książek i czasem nawet na rozmowę. Nie tylko z podsuwaniem, tylko, że jednak... Jakoś tak się nauczyliśmy, że tak trzeba biec do przodu, zdobywać no, grunt pod nogami. Ja nie chcę mówić pieniądze, z czegoś trzeba żyć, ale w każdym razie, że jest ten wyścig szczurów do czegoś, czyli prawdopodobnie ci bardziej wykształceni ludzie, którzy zarabiają pieniądze w swoim wyścigu szczurów, tracą czas na dzieci, znaczy dla dzieci, nie ma czasu dla dzieci, a ci mniej wykształceni mniej mogą dzieciom dać. No i też jest, myślę, że no rodzina się bardzo zmieniła. Tak, to nawet jest z całą pewnością. Tak, a myślę sobie tak, bo tutaj też słuchacz miał taką bardzo, bardzo pesymistyczną wizję szkoły. Być może dlatego, że mówi z wewnątrz, znaczy mnie się zdaje. Nie, tak. Mówi z tych czworga dzieci, bo on powiedział, nie zetknąłem się z żadnym dobrym nauczycielem. Pedagodzy się nie uczą. Pozostawię... Miejmy nadzieję, że no przynajmniej na etapie licealnym jednak się na takich dobrych nauczycieli natkną, tak żeśmy tu mówili w przerwie, a takiej muzycznej, że i pani profesor, ja, pan Tomasz, na pewno ze swojego życia pamiętam przynajmniej jednego takiego nauczyciela, dobrego nie w sensie, nie chodzi mi tutaj o to, czy nie wiem, czy umie fizykę, czy matematykę, bo umie lepiej, gorzej. Ale takiego, który właśnie potrafi zafascynować. Z pasją. To przede wszystkim musi być człowiek z pasją, czyli musi być człowiek, który to lubi robić. Ja w swoim życiu się nauczyłam, że jeżeli lubiłam coś robić, to później się okazywało, że ja to dobrze robię. Czyli, no ale nie każdy nauczyciel musi lubić. Prawda? To jest zbyt masowy zawód, żeby to wszyscy byli dobrzy nauczyciele, więc trudno w ogóle nawet mieć pretensje. Dobrze jest, jak się takiego trafi. Ja chcę powiedzieć, ja trafiłam na nauczycielkę, która się nazywała Tarwidowa i która uczyła nas biologii i ja zostałam biologiem. Więc to na pewno ma ogromny wpływ na ludzkie życie. Tak, to na pewno. Myślę, że to chyba jest na etapie gdzieś licealnym.
gdzie coś takiego się najczęściej pojawia. Kiedy się też pojawia, wychodzi spod też... tego autorytetu rodziców, tak, prawda? Że się szuka innych autorytetów. Właśnie zacząłem studia techniczne. Na pierwszych zajęciach z analizy matematycznej wykładowca powiedział, że mamy uczyć się rozwiązywać schematy, bo na wpadają kolejne SMS-y, bo na twórcze zadania nie ma czasu, więc o czym mówimy? Ja w ciągu całego toku nauki spotkałem dwóch prawdziwych nauczycieli, niestety zajęcia z nimi miałem tylko przez rok, ale nauczyłem się więcej niż przez kolejno 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum z ich przedmiotów. To jest z geografii i angielskiego, napisał Kamil. No okej, okay. Jest ktoś, kto otwiera jakąś przestrzeń. Otwiera przestrzeń właśnie do myślenia. Być może pójdziemy w jego ślady, albo gdzieś odbijemy i fantastycznie. Ale mamy też jakąś gotowość do dyskusji z tym wykładowcą. Natomiast no, też pytanie o to, czy ci wykładowcy są do tego przygotowani. Pan doktor mówi o seminarium, jako o tej formie spotkania dwóch ludzi, jednego bardziej wykształconego, drugiego trochę mniej, ale też jednego przygotowanego do tego, żeby tych młodych ludzi pociągać. Ja myślę, że tutaj znacznie więcej zależy od tego, w jaki sposób są prowadzone te zajęcia, bo pal diabli, oni mogą rozmawiać, nie wiem, nie do końca realizując jakiś program, ale taki porywający wykładowca zachęca do tego, żeby czytać kolejne książki. Człowiek potem przed takim seminarium, no nie dość, że uzupełnił tę lekturę, która padła gdzieś tam nawet może mimochodem w czasie ostatnich zajęć, no to jeszcze próbuje na te następne coś przygotować i mieć coś, czym się będzie można z tym wykładowcą wymienić, o co dopytać. Tylko ja tu wpadnę od razu panu w słowo. Pan powiedział tak, spotkanie dwóch ludzi, jeden bardziej wykształcony, drugi mniej. Nawet jeśli to jest obiektywnie prawda, to tego nie można dać odczuć. To znaczy trzeba podejmować dyskusję i to ja pamiętam z tych moich najlepszych, takich najbardziej zapamiętanych przeze mnie, największe znaczenie dla mnie mających profesorów, już uniwersyteckich. To byli ci, którzy właśnie nie dawali mi odczuć, że oni są lepiej, a ja gorzej. I bo to, jeżeli lepiej, a gorzej, to jest dla mnie to było oczywiste. To chodzi o to, żeby to było oczywiste, ale żeby to nie było odczuwalne. Bo wtedy się człowiek tresuje. Wtedy ten nauczyciel tresuje. Bo tu znowu jest tak, że pan jest humanista i ja przeszłam przez studia i studentów, głównie tych biologów, jeszcze byłam blisko biofizyki. No to jeszcze chcę powiedzieć, że dla mnie wybitny student to jest student, który potrafi się nawet przeciwstawić temu swojemu nauczycielowi. I ja wciąż daję przykład jednej studentki, która była na pewno najciekawszą moją w życiu magistrantką, niezwykle inteligentnej osoby, która po każdym dniu jakiejś pracy, robiła pracę magisterską, przychodziła następnego dnia i mówiła: wie pani, ja to myślę, że to może być tak, tak i tak. Miałam, powiedzmy, 4 pomysły, co robić dalej, z których ja ze swoich wyżyn, z człowieka starszego lat 20, mówiłam: wiesz, to jest bez sensu, bo to jest bez sensu, bo, a te dwie rzeczy spróbujemy. Jednym słowem, taki człowiek buntujący się przeciwko schematom, to jest dobrze, tylko nie każdy starszy człowiek od niego i bardziej doświadczony jest w stanie to zaakceptować, bo to jest trudne. To nie jest tak, proszę państwa, że ten profesor to taki zadufany, że on to wszystko pożar, wszystkie. To jest bardzo trudne, jeżeli przychodzi do niego taki żółtodziób, ma jakiś pomysł i trzeba teraz sobie przefiltrować, gdzie ten pomysł ma ręce i nogi i czy to warto próbować, ponieważ niedawno mieliśmy takie, to jest jakby zupełnie w bok, ale może ważna uwaga. Jak myśmy kończyli teraz 13. Festiwal Nauki w Warszawie i rozmawialiśmy o nauce, która jeszcze prawie nie istnieje, o biologii syntetycznej, i na sali ktoś powiedział: dlaczego podatnik ma płacić na naukę, z którą sama, to była pani, sama widzę, że uczestnicy tej dyskusji nie wiedzą, co z tego wyniknie. No i widać, że ta pani nie ma pojęcia o tym, czym jest nauka, bo nauka zawsze jest badaniem czegoś, gdzie się nie wie, co z tego wyniknie. Inaczej to można właśnie naprawiać buty, bo wiadomo, jak się naprawia but. Jednym słowem, jest to pytanie o taką zadziorność i możliwość kwestionowania przez młodego człowieka, że jeżeli się trafi na dobrego partnera, tego partnera właśnie intelektualnego, starszego, który już może ma mniej pomysłów, to z tego może być fantastyczny kontakt. Czyli miejsce na ten ferment. Czyli miejsce, tak. To trzeba po prostu zostawić taki margines, dawać to.
Napisali do nas słuchacze. Dawid pisze: ja mam inne doświadczenia. W liceum spotkałem świetnych nauczycieli, którzy wzbudzili we mnie prawdziwą ciekawość świata. Wszystko zmieniło się na studiach. Schemat, brak zaangażowania wykładowców, sztampa i 150-osobowa grupa słuchaczy, czyli hałas i chaos. Dawid z Gdańska. A Kamil pisze jeszcze: dzisiaj miałem pierwszy wykład z fizyki i pani z prostego tematu zrobiła demona i wiadomo, że nikt nie nauczy się u niej dużo i co zrobić wtedy? Za to po niej przyszedł starszy pan na mechanikę techniczną i zaczarował cały mój kierunek. 54 osoby przez 2 godziny, każdy śledził dokładnie to co pisał. I ja myślę sobie, okej, i może warto zatrzymać się przy takim nauczycielu, który jest fascynujący. I niektóre przedmioty, no niestety, ja w swojej edukacji też musiałem po prostu zaliczyć. Niestety bardzo przepraszam, pani profesor, ale to chemia... To nie było to, z czym chciałem związać swoje życie. Chociaż matematyka też niekoniecznie, ale statystyka dopadła mnie na studiach psychologicznych bardzo szybko i potem musiałem zmienić stosunek do niej. Ale no trudno. I to jest teraz ten kawałek wyzwania dla młodego człowieka. Albo on się na to załapie, albo on tu chwyci i pójdzie za tym, albo postanowi stwierdzić, uprawiając jakąś taką urawniłowkę, że tak jest, oni wszyscy tacy są i lepiej dać sobie z nimi spokój. Ten jeden pan od fizyki, no może wyjątek. Tak, może ta pani po prostu na pierwszych zajęciach chce zastraszyć. Ja też czasami miałem takie grupy, że musiałem na początku tej statystyki usiłować zastraszyć. To być może jest jakaś strategia. Wie pan, proszę nie uogólniać po pierwszym wykładzie. Proszę nie uogólniać, ale z fizyką w ogóle jest trudno, bo nauczycielami, znaczy tu jest wykładowca, jest w ogóle bardzo mały nabór, mówiąc brzydko, na fizykę. Nie wypełnia się całej możliwości uczelni. Zwykle z miejsca na fizykę zostają jeszcze we wrześniu, można się dopisywać. Fizyka jest bardzo trudnym studium. Trzeba mieć właśnie taką bardzo otwartą głowę. Czasami słuchać o rzeczach, które na tak zwany zdrowy rozum nie mają żadnego sensu, bo taka jest współczesna fizyka, że tam zdrowym rozumem za dużo sobie nie można pomóc. Jednym słowem, fizyki jest trudno uczyć. I teraz dochodzimy już chyba zupełnie nieodwołalnie do tego trzeciego składnika procesu, o którym mówimy, to znaczy do wykładowców. Bo tu już słuchacze zaczęli do nas pisać, że jeden pan czy jedna pani i na studiach, i w szkole była nie do wytrzymania, a inny, kto chociaż miał przedmiot, który nazywał się dziwnie i niezbyt ciekawie, potrafił zafascynować. I to jest powszechna sprawa. I znowu nie mamy tylu wykładowców, którzy byliby fascynujący. Miałam koleżankę, fantastyczną osobę w Lublinie, która wykładała na Wydziale Biologii, której syn uczył się z kolei na medycynie i on mówił tak: mamo, jeżeli masz jakieś kartki, którymi się wspomagasz w mówieniu, to pamiętaj, że to właściwie trzeba odnawiać co roku, bo u nas przychodził taki profesor i już miał takie wyszarpane, żółte, jak to papier żółcieje od jakiegoś tam kwasu, który jest w powietrzu, i on to w kółko to samo przez ileś tam lat wykładał. No więc to tak jak w szkole są różni nauczyciele, to tak samo są ci różni wykładowcy. Moja córka studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, mogę powiedzieć nazwisko, bo niestety już nie żyje ten człowiek. Przychodzili do nas do domu studenci, lubili ją, razem się uczyli i gdzieś tam na 5. roku ja się zapytałam, kogo zapamiętaliście z tych studiów? I wszyscy powiedzieli to samo nazwisko: Andrzej Batko. To był fantastyczny profesor, który był specjalistą od owadów, a potem uczył ich również używania komputerów. Na 1. roku niesłychany umysł, ja znałam Andrzeja Batko, no był fantastycznym człowiekiem, tworzącym natychmiast taką kumplowską, ale bez mimo wszystko niwelowania różnicy między profesorem a studentem, atmosferę. I teraz oni przeszli przez 5 lat studiów, pewno kontaktów, no nie wiem, z 50 profesorami, nieproszeni. Wszyscy powiedzieli: Andrzej Batko. Ten Andrzej Batko zostawił coś w nich, prawda? Czyli to nie muszą być wszyscy wspaniali. Dobrze, jak jest ktoś jeden z zapałem. No stąd mówiłem o tym seminarium jako taką podstawę uniwersytetu, bo jeżeli tam jest wolny wybór, powinien być. I to się idzie do takiego,
który mi odpowiada, prawda? No nie każdy musi odpowiadać, prawda, każdemu, no. Ja mam doświadczenia z dwóch uczelni, bo studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim i na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i rzeczywiście dużo mi dawała wolność wyborów tej psychologicznej uczelni, gdzie był pewien trzon, który trzeba było zrealizować, ale oprócz tego całe mnóstwo seminariów i takich form bezpośrednich, gdzie ja rzeczywiście mogłem zdecydować, czy to będzie bardziej przydatne przy moim pomyśle na to, co będę robił, czy coś innego. Zastanawiam się, co jest problemem. Czy to jest problem logistyczny, że się uczelnie na to nie decydują, czy to jest kwestia tego, że to potem jest dużo kłopotu, bo nie wiadomo, tu się wypełni, tam się nie wypełni, tu będzie, tu trafią ci. Myślę, że jest bardzo dużo jakichś takich powodów czysto biurokratycznych. Nie wiem, pan ma do czynienia z uczelnią, to pan to lepiej wie. Znaczy, ja pamiętam, że były takie kłopoty zupełnie irracjonalne. I to dotyczyło na przykład studentów MISH-u. Bo to było pytanie... Czyli z czego oni będą robić dyplom? No po pierwsze, ale gorzej, to jeszcze gorsze były, bo były tak, czy MISH ma nam płacić za to, tak, że ktoś chodzi tak do mnie na zajęcia? Ja muszę przyznać, to jest absolutne zaprzeczenie idei uniwersytetu, tej takiej średniowiecznej, prawda? To dla mnie to, szczególnie jako historyka, jest takie oburzające. Mhm. Bo, Boże Święty, uniwersytet jest po to, żeby można było chodzić, no właśnie, na wszystko. Na co się chce, a nie, że jak jeden poszedł, to nie ma go w USOS-ie, albo jak jeden poszedł, to no, tam USOS jest. Drugiemu dziekanowi wyrywa 50 zł, prawda? To jest po prostu, to jest po prostu okropne. I to muszę przyznać, że obserwowałem w latach 90. szczególnie, jak się zaczęły takie rozliczenia między wydziałami, pieniądze, że tak powiem, zaczęły się liczyć. I to było coś okropnego, bo to było zaprzeczenie idei uniwersytetu. No a teraz może pan wie, bo pan jest historykiem, jak to jest z tymi najsłynniejszymi dla mnie europejskimi, no poza Sorboną, uniwersytetami, czyli Cambridge i Oxford, gdzie ja sobie z literatury wyobrażam, że każdy student przychodzi i dostaje swojego od pierwszego roku opiekuna. I ten opiekun prowadzi grupki trzech osób, pięć osób, coś im nakazuje robić, gdzieś ich posyła, czyli zupełnie inny system. Tak. To tak, to w dalszym ciągu tak trwa na tych uczelniach. No tak, ale to tylko tam. One pewno też bardzo drogie. No to jest to średniowiecze, to jest właśnie taka lepsza strona średniowiecza, powiedzmy sobie. Tak. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. O studiach, studentach i o tym, czy w ogóle warto studiować, bo myślę, że taki jest dzisiaj sens głęboki naszej rozmowy. Rozmawiamy w Zostaw Wiadomość z panią profesor Magdaleną Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. I z doktorem habilitowanym Michałem Kopczyńskim, historykiem z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Wszystkim tym, którzy nas dotąd nie słuchali. A mam, z tego co widzę, co dzieje się w skrzynce SMS-owej, są jakieś ogromne ilości głosów od naszych słuchaczy. Temat jest ważny, bo w końcu studiuje nas coraz więcej. To są jakieś koszmarne absolutnie ilości, koszmarne liczby. Koszmarne liczby, absolutnie liczby, nie ilości, bo w końcu studenci są policzalni, chociaż czasami rozmywają nam się w tej masie i tworzą jakąś plamę. Ogromne liczby studentów. Niektórzy ludzie mówią, to dobrze, bo to się naród kształci. Z drugiej strony, może nie wszyscy są też gotowi do tego, żeby studiować i w taki sposób przyspajać wiedzę. Niektórzy może trochę markują, że studiują. Ja nie wiem, czas dorosłości też, prawda? Tak. Kiedyś się mówiło, że unikają bezrobocia. No teraz znowu będzie kłopot z bezrobociem, więc no takie właśnie przesunąć sobie jeszcze czas. No ale jeżeli chodzi jeżeli chodzi o liczbę studentów, to możemy powiedzieć, że to na polskie warunki jakiś tsunami. No, rekord świata, tak. Tak, ale czy to jest coś dobrego? Państwo widzą w tym zjawisku coś, co być może zmieni też obraz studiów w społeczeństwie, bo jednak ci, którzy poszli na te studia, to może nie wychowają potem dzieci, którym powiedzą, słuchaj, co będziesz szedł na studia, tam się niczego nie nauczysz.
No więc ja myślę, że przede wszystkim może niekoniecznie to, znaczy ja myślę, że liczba ludzi studiujących, niezależnie od tego na jakim, w uczelniach o jakim poziomie studiują, bo to sobie musimy powiedzieć wyraźnie, że dramatycznie wzrosła liczba studentów, ponieważ założono w Polsce bardzo dużo prywatnych szkół, które ze względów finansowych mogą być właściwie tylko zarządzanie, ekonomia i może jakieś humanistyczne. Nie można założyć w tej chwili, nikt nie jest w stanie założyć prywatnej politechniki, bo na to nikogo prywatnie nie byłoby stać. Wydział z laboratorium. Tak, a studentów nie stać by było na płacenie takie, jak się płaci. Czyli wzrosła bardzo liczba różnego, na różnym poziomie uczelni. Jest w tej chwili, wydaje mi się, w środowisku akademickim taka ostrożność, żeby nie mianować tych szkół wszystkich, no, uniwersytetów nowych, to ja w ogóle nie wiem, czy coś powstało, wszystko to się nazywa wyższe szkoły różnego typu zarządzania, biznesu, psychologii i tak dalej. Czyli tych uprawnień, te uprawnienia nadaje się ostrożnie. No i teraz jest pytanie, na jakim poziomie z tego wychodzą studenci, bo po pierwsze trzeba pamiętać, że studentów przerosło kilkakrotnie, a wykładowców w Polsce przerosło o kilkanaście procent, o ile pamiętam, w związku z czym to ci sami ludzie biegną z uniwersytetu do wyższej szkoły A wieczorem jeszcze do wyższej szkoły B. Czyli z tego wynika, że sam poziom wykładowców musi się obniżyć, bo to ten sam człowiek nie może wykładać na poziomie jakiegokolwiek, po prostu to jest niemożliwe, jeżeli chodzi o czas, jakiegokolwiek przedmiotu, jeżeli wykłada jednocześnie w trzech uczelniach na przykład, czyli obniża się poziom wykładowców, a studentów narasta liczba z określonych specjalności i to wszystko mówię po to, żeby powiedzieć, że mimo wszystko uważam, że kraj, w którym ta skolaryzacja, wszystko jednak to nazwać, liczba właśnie ludzi z wyższym wykształceniem, czy nawet licencjatami, tak. Kraj, w którym ta liczba rośnie, jest krajem o podwyższającym się poziomie cywilizacyjnym. Czyli nawet nie chodzi mi o to, że oni później jako rodzice będą mówić idź na studia, ale być może jednak będą mieli coś temu dziecku rozsądnego poradzić, co ono by mogło robić. Kiedyś się mówiło, żeby nie wisiało na trzepaku, potem się mówiło, żeby nie grało w gry internetowe. Teraz jeszcze są jakieś następne, gadu-gadu i różne takie rzeczy i też i grają, czyli może ci wykształceni rodzice będą umieli lepiej wytłumaczyć swoim dzieciom, co jest w życiu fajne. Czyli jestem za tym, żeby była duża liczba studentów, a do tego musimy dociągać. Znaczy różne rzeczy, różne podwody podciągać pod tę sprawę tego frontu, gdzie jest dużo studentów. Studiuję na trzecim roku i zauważam, że modnie jest wypełniać minimum programowe, nie wykazując poza tym zainteresowania dodatkowymi wykładami czy kołami naukowymi. Na nadgorliwych patrzy się jak na karierowiczów liczących na miejsce na doktoracie. Co to znaczy modnie jest i kto patrzy? Studenci. Studenci na studentów? Tak. Mimo wszystko cieszy mnie powrót na uczelnię już w czwartek. Pozdrawiam, Marysia. To myślę, że to trochę od studentów zależy, że proszę Państwa, Pani Marysiu, to nie jest tak, że Pani powinna być urażona tym, że jeżeli Pani dużo się uczy, to jest Pani wytykana palcami, że to wytworzycie atmosferę. Ja tak myślę, że tu Pani nie ma Mario, na kogo proszę się zwalać. W ogóle nie przejmować. Właśnie. Ja się od żony z tego samego wydziału po ślubie już dowiedziałem, że byłem kujonem z książką, w głową książce, przepraszam. Co było dla Pana zaskakujące, jak co było dla mnie zaskakujące, bo uważałem, że jestem dość rozrywkowym człowiekiem. Tak, proszę się tym nie przejmować, nie ulegać fali żadnej i tym podobnym rzeczom. Znaczy, zróbcie modę na człowieka, który dużo umie o różnych rzeczach rozmawiać. Taką oświeceniową, tak. Że to jest modne. Nie, że jest modne być byle jakim. To od Was zależy, naprawdę od Was. Ja wiem, że to brzmi jak starej baby gadanie, ale, nie, ale ja jestem o tym przekonana. Ta moda, jak Pani pisze, że jest taka moda. No co to znaczy jest taka moda? To wyście ją stworzyli, tę modę. Wy, studenci. Pojawiają się wśród głosów SMS-owych takie dwa wątki. Jeden, który można byłoby zamknąć w zdaniu kluczowe dla uzyskania dobrej pracy jest skończenie studiów.
A drugi, okazuje się, że posiadanie wyższego wykształcenia obecnie nie ma większego znaczenia. W większości ogłoszeń o pracę posiadanie doświadczenia to jest podstawa. I tutaj jest rzeczywiście, bo tak, no, dyplom to rzeczywiście większość tych, którzy będą się zgłaszali na pewne stanowiska, będą mieć. No, to pytanie, jaki uczelni dyplom, z czego ten dyplom być może był broniony, ale też co student robił po drodze. I zastanawiam się, jakie są Państwa obserwacje. Pan doktor mówił o tym, że no, kończą studenci i historię, i na przykład fizykę, informatykę, dwa kierunki, no ale... Ale najczęściej prawo. Przy historii. Tak. No, a bo to, ja mówiłem o ekstremalnych jazdach, prawda, politechnika i historia, ale no, zwykle to jest jakieś prawo, czy coś takiego. A to, co pan mówi, że, bo tam jeszcze są takie, że trzeba się wykazać, idę ze swoim tak zwanym CV, czyli życiorysem, i tam dobrze by było, że przez 2 miesiące uczyłem dzieci skoków do wody, a przez pozostałe 2 uczyłem dzieci statystyki, a poza tym oprowadzałem gości z Wielkiej Brytanii po naszej uczelni. Jednym słowem, że gdzieś się udzielałem i z tego się też robi. Znaczy, ja myślę, znowu tu są winne te firmy, które już nie wiedzą, jak selekcjonować ludzi, więc wymyślają różne dziwne rzeczy. Czy mam wrażenie, co robił? Mam wrażenie, że chyba mniej się pyta o to, skąd dyplom, bo sam ten pracodawca nie wiem, czy ma dobre rozeznanie. Rozeznanie, co to znaczy? A bardziej właśnie wymyślają pyta o to, takie rzeczy. To CV, czy 2 tygodnie, czy 3 tygodnie, tak, prawda, oprowadzał kogoś. Ale ja muszę powiedzieć, ja miałam w zeszłym roku fantastyczne doświadczenie, ponieważ byłam na początku formowania grupy 15 młodych ludzi z Polski, między 18 a 25 lat. Oni musieli być z Warszawy, bo to trzeba było szybko zorganizować, na taki zjazd młodzieży europejskiej. Francuzi zapraszali do siebie ze wszystkich krajów Unii, 15 osób, między, jak powiedziałam, 18 a 25, no i trzeba było się czymś wykazać. Więc ludzie, którzy przyszli, których zebraliśmy w Warszawie, te 15 osób, a było łatwo zebrać więcej, to byli niesamowici ludzie. Jak siedliśmy i każdy miał powiedzieć, co on robił, zaczynając od tego, jak organizował życie na swoim podwórku, jak miał 13 lat, to po prostu serce rosło, że tacy ludzie też są wśród nas. Bo z gazet, z tego, kto kogo zabił, kto kogo opluł, kto kogo pobił, jak wsadzili nauczycielowi kosz na głowę, w którymś momencie wydaje się, że wszyscy już są zwierzętami. Zwariowani. Tak. A są wśród nas też tacy ludzie. Każdy z nich, jak zaczynał, co on w życiu zrobił, to była długa, długa lista i niekoniecznie 2 tygodnie z uczeniem pływania. Tylko właśnie takie to, co się oczekuje od społeczeństwa obywatelskiego. Praca z dziećmi upośledzonymi, praca z harcerzami, wyjazdy jakieś tam językowe, no nawet takie jakieś kursy, wyjazd na długi rejs po morzu w dużej grupie. Fantastyczni ludzie pojechali do tej Francji. Ale jak pyta ten pracodawca o to, co się robiło wcześniej, to może on pyta, gdzie człowiek czegoś w praktyce spróbował, bo uczelnia nie kojarzy mu się z doświadczaniem. To jest możliwe. Z pracą w czymś, w czym trzeba się sprawdzić, tak? I nie tylko zdać egzamin, ale też doświadczyć, jak moja działalność przekłada się na rzeczywistość. No, z całą pewnością tak jest. I dlatego warto mieć jakieś doświadczenia zawodowe w czasie studiów. Czyli ja obserwuję od jakiegoś czasu, że moi studenci dzienni prawie wszyscy pracują. Znaczy ja jeszcze studiując w zupełnie innych czasach, właśnie tylko studiowałem. I to już w latach 90. to miałem, że po prostu oni pracowali. I było w ten sposób, że jak mi ustalili godziny zajęć różnych, to oni mówili, ja nie mogę, bo jestem w pracy. No teraz są takich magistrantów, teraz to ja już to rozumiem, bo to już jest norma. Dzienni studenci po prostu też pracują. Mają w związku z tym jakieś tam doświadczenia zawodowe. To się też warto zapytać. Paręnaście minut temu, że idąc na studia, człowiek myśli, że przedłuży sobie może nie dzieciństwo, ale beztroski okres życia, to okazuje się, że to jednak nie całkiem prawda w tej poetyce, tak. Bo jeżeli się i studiuje, i pracuje, to może już nie ma miejsca na myślenie. Znaczy, może nie ma miejsca na lekturę, nie ma miejsca na to, żeby poczytać tego Platona, tylko trzeba wziąć jakiś cytat z internetu. I to jest właśnie niedobrze. To jest właśnie ta wada, to znaczy ja rozumiem, że trzeba zarobić, trzeba przy okazji zebrać jakieś doświadczenia zawodowe, mniej czy bardziej związane z tym, co się będzie później robić, ale
A chodzi o to, żeby tą pracą, tym takimi pieniędzmi doraźnymi, żeby nie przesłonić sobie jakby takiego życiowego horyzontu. No nie, bo jeżeli się jest kelnerem w lecie, to to do CV, do życiorysu nie pomaga, prawda? To pomaga. No, myśli pan, że pomaga do życiorysu? No, jakbym był ogólnym... takim pracodawcą i szukam tam kogoś, kto dłużej... ma dobry kontakt z ludźmi. Tak, znaczy, potrafi... musi mieć dobrą prezencję, prawda? No, nie wiem, tak się rację. Wkładam tak. W pozycję pracodawcy. Czy w dobie internetu chodzenie na wykład i słuchanie profesora, który opowiada to, co być może można byłoby gdzieś przeczytać, jest jeszcze wartością? No więc to jest moim takim zmartwieniem już od dosyć wielu lat, ponieważ są studia, na których wciąż jest zwyczaj wykładania rzeczy, które już są dawno przez naukę rozwiązane, wyjaśnione, do których są dobre podręczniki. No i ja mam taką wielką wątpliwość, czy naprawdę nie należałoby przerzucić, zostawić ludziom wolny czas i w tym czasie niech oni sobie sami się tego nauczą. Na może przykład. Ale może jak będą mieli wolny czas, to zupełnie do tego nie zajrzą. No ale gdzieś tam będą musieli to zdać. Ktoś ich sprawdzi. Tak. Ktoś ich sprawdzi. Czyli, że iść poprzez seminaria, poprzez trudne problemy danego przedmiotu. No ja sobie zawsze myślę o chemii nieorganicznej, chemii organicznej. Pan tu się zwierza, że pan tego nie lubił i trudno było panu. Nie zgłębiłem. Tak, tak. W tym roku na Festiwalu Nauki, ja wciąż wracam do festiwalu, był wykład profesora Fedoryńskiego, czy można zrozumieć chemię organiczną. No nie miałam czasu, żeby pójść na ten wykład, natomiast wiem, że można. Że można zrozumieć, a ludzie mówią, nie, to niemożliwe, jak widzą ten tytuł. Więc ja myślę, że są oczywiście problemy w chemii organicznej, w chemii nieorganicznej, które warto byłoby przerobić z wykładowcą. Ale nie cały wykład, który się odbywa po kolei od A do tam jakiegoś Z. Więc sprawa tego przerzucenia się na seminaria zamiast wykładów, to jest sprawa innej konstrukcji studiów jednak. I jest dużo łatwiej wygłosić wykład, w szczególności jak się ma do niego slajdy, PowerPoint, prezentacje i coś jeszcze. I można sobie po tych slajdach jechać i przeźroczach jechać, przepraszam. Pisze do nas Robert, że internet nie odpowie na rodzące się pytania do wykładu. Nie poda przykładów z życia. Zastanawiam się, jak często te pytania się pojawiają. Pojawiają się. Tak. Leją państwo miód na moje serce. Bardzo mi miło. Pojawiają się. Oczywiście, to jest czasem po wykładzie, ktoś przychodzi, coś zapyta. Czasem ktoś, ja pamiętam, miałem taką sytuację dość dziwną, znaczy niecodzienną, dziwną może źle powiedziałem. Był wykład i gość podnosi rękę i występujemy, wie pan co pan tu powiedział, to jest zupełnie inaczej, pamiętam. Ja wtedy go jakoś zgasiłem, bo byłem w stanie, nie jakoś bardzo brutalnie, ale byłem w stanie mu odpowiedzieć, prawda, bo to było w czasie wykładu, tak mniej więcej w połowie. Ale trochę się zmitygowałem, pamiętam, że przyszedłem w następnym tygodniu, ten chłopak był i już tak sobie z nim prywatnie porozmawiałem, mówiąc mu, żeby on jakby nigdy nie ulegał autorytetowi. I że właśnie ma tak trzymać, jak jest, prawda? I to jest... Ale oczywiście te pytania często nie pojawiają się po zajęciach, pojawiają się no, przy seminarium, to oczywiście jakby to jest taka forma zajęć, na których te pytania się pojawiają. I to jest fajne, bo jak się pojawiają, to ja wiem, że oni mnie słuchają. Bo i że jeszcze kombinują, nazwijmy to. W gruncie rzeczy. Właśnie myślę, myślą. Że każdy wykładowca, a ja się przyznam do tego, jest trochę takim narcyzem. To znaczy zupełnie inaczej wykłada, jak widzi, że sala reaguje. Oczywiście. I wtedy wiem, że prawda, wychodzę spocony po takim wykładzie. Ale to znaczy, ale zadowolony. Że musimy umieć tak mówić, żeby sala reagowała, prawda? Żeby ich nie usypiać. Jasne, ale mam czasem tak, że sala w ogóle nie reaguje, a w ogóle wychodzę zrelaksowany z tego wykładu, a jest takim strasznym kacem moralnym, z takim niezadowoleniem. Ale czy to jest tak, że to jest ten sam rocznik studentów, który raz reaguje, raz nie, czyli że to od pana zależy, czy przychodzi taki jakby tępy, mówiąc brzydko, rocznik i już w żaden sposób pan do niego się nie przebija. Znaczy, są takie dziwne rzeczy, są takie fale rocznikowe. Są, ale ja mam zajęcia na różnych kierunkach i w związku z tym, no ja mam takie kierunki, gdzie zawsze reagują, takie, gdzie zawsze nie reagują, albo prawie zawsze nie reagują.
Czyli nie może pan to sobie przypisać. Tego nie chcę rozwijać dalej, prawda? Ja, bo tu nie chcę się aż tak bardzo obnażać. Ale jedno pytanie chciałbym do tego wątku zadać, to może im ten wykład nie jest potrzebny. I pana tam jakoś, że tam tak powiem, nie wrzucono im na kark, ale i pan jest dla nich tak, dopustem Bożym. Tam, gdzie reagują, też wydaje się być niepotrzebny. Nie wiem, może ja tego nie potrafię wyjaśnić. Może jakiś geniusz locji, no nie wiem. No jeżeli, nie wiem jak pan z czasem jest, ale ja mam taką historię, która jest częściowo anegdotą do powiedzenia, czy potrzebny, czy nie. Ponieważ ja dostałam dzisiaj list, w tym roku list od studentki, nad którym jako kobieta popłakałam się. A list dotyczył tego, ona pisze, że 2 lata temu przeszła przez ten mój wykład właśnie DNA, kod życia, i że wszyscy znajomi mówili, już nie wiem z jakiej ona specjalności, ale im z mischu. Po co ty na to idziesz, do czego ci to potrzebne? A ona tego wysłuchała i było jej ciekawie. No i potem zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Dziecko ma poważną chorobę genetyczną i ona nagle uczuła, że ona wie, o co chodzi. Że jak chodziła na konsultacje w szpitalu do lekarzy, a oni byli tacy bezradni, jak jej wytłumaczyć, co to jest choroba genetyczna, to ona wie, że to jest trudna choroba, że będzie trudno dziecko leczyć i tak dalej. Więc ja jej oczywiście nie pomogłam w niczym, bo takie dziecko się urodziło. Natomiast pomogła jej to, że ona była na tym wykładzie, że ona jest przygotowana w życiu również na coś takiego. Czyli humanistka, która się dowiedziała, że są choroby genetyczne, po co jej to było? A to jest to, cośmy mówili sobie na początku, że to jest to rozszerzanie cywilizacyjnego widnokręgu, w którym istniejemy. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Dawniej łatwo było ogarnąć wiedzę, bo było jej mało. Dziś jest jej taki ogrom, że nawet pojedynczy ludzie w pojedynczej dziedzinie nie sposób ogarnąć całości wiedzy. Zalew informacji szkodzi, niemniej jak jej brak. Jeszcze 2 wieki temu jedna osoba mogła ogarnąć całość wiedzy, dziś to niewykonalne, co wymusza coraz dalej posuniętą specjalizację. Nie wiem, czy jesteśmy do końca na to skazani, ale z pewnością umiejętność selekcji informacji to jest też to, czym kształcenie młodego człowieka powinno polegać, bo to już takie nie dziennikarstwo, tylko redaktorstwo. Tak, trzeba umieć wybrać, ponieważ ilość bodźców jest przebogata i naprawdę można sobie tutaj wybierać, tylko trzeba umieć wybrać. I może to jest dzisiaj problemem, może to jest wyzwaniem, żeby nawet w internecie student potrafił znaleźć odpowiednie strony, no tak, tylko jak ich tego nauczyć, jak nauczyć sprawdzania tych źródeł, jak nauczyć jakiegoś oddzielania ziarna od plew. No, to nie jest łatwa sprawa. To. Żyjemy w takim przyspieszonym tempie dziania się rzeczy. To niewątpliwie fakt, że jest ogromny postęp za mojego życia. Ogromny postęp, jeśli idzie o obrót informacji, o cyrkulację informacji. To powoduje, że wszyscy mamy takie przekonanie, że świat biegnie szybciej, nie mamy na nic czasu. A jak nie mamy na nic czasu, to nie jesteśmy w stanie... To się nawet nie zabieramy do wyjaśnienia różnych rzeczy. Tak. W ogóle nawet o tym nie myślimy. Znaczy, te studia historyczne, o których tutaj mówimy, one oczywiście uczą tego. Oczywiście tego uczą i najlepiej mają tą taką właśnie selekcję, krytykę informacji, opanowane mediewiść. No starożytnicy pewnie też, głównie dlatego, że mają bardzo mało źródeł. Mhm. Im dalej się idzie do naszych czasów, a mówię tak powiedzmy w XIX wiek czy w XX, tym jest z tym gorzej. Dlatego, że jest po prostu dużo źródeł. Mimo, że ten internet to niby taka już dla nas gotowa papka, to jednak, tak jak pan mówi, trzeba dokonywać selekcji i trzeba się nauczyć troszkę właśnie rozróżniać tą prawdę od bełkotu.
to jest bardzo trudne i to na początku zabiera też dużo czasu. Bo ja sama wiem, jak czegoś szukam w internecie, bo ja bardzo wielu rzeczy szukam w internecie. Przez ile muszę przejść kolejnych, nazwijmy to, kliknięć, nim dochodzę do tej wiedzy, która mi jest potrzebna, a potem jeszcze z tej wiedzy mam następne kliknięcia, które mnie strasznie wabią. To jest niesamowite, jak internet wciąga w te gałązki. Coraz bardziej się już na końcu zapominam, co ja chciałam, co ja chciałam wiedzieć. Więc ja nie wiem, czy tego można nauczyć. Ja myślę, że to trzeba na... Jeżeli się dokładnie wie, czego się od internetu chce, to trzeba się nauczyć samemu. No tak, ale to tak samo jest jednak z tradycyjnymi książkami. Tak. To znaczy coraz bardziej mnie wciąga w lewo czy w prawo. Mhm. Więc internet oczywiście powoduje, że wszystko przychodzi łatwiej. Ale to jest w sumie jest to błogosławieństwo. A nawet zawsze, nawet jeżeli zamierzamy się czymś krytycznie brać, coś krytycznie analizować, to jest błogosławieństwo, bo ja, prowadząc różne moje własne badania, wiem, że bez tego komputera, bez tego internetu, a gdybym był tylko skazany na taką bibliotekę tradycyjną, a ja bym po prostu wielu rzeczy, które musiałem przeczytać, musiałem, bo mi były potrzebne, ja bym nie był w stanie. Bo to są całe te bazy z zawartością czasopism. Czasopism, których nigdzie, często u nas w bibliotekach żadnych nie ma i tak dalej. Więc my tak czasem mówimy o tym internecie jako, prawda, kojarząc go z jakąś, nie wiem, no, prawda, takimi przypadkowymi stronami, ale to jest też ogromne medium, przynoszące też takie informacje też naukowe. No tak, tylko trzeba umieć... W dziedzinie pani profesor jest wiadomość sprzed 3 godzin, sprzed 1 dnia, sprzed 2 tygodni i zawsze mogę sprawdzić, czy coś się nowego nie zdarzyło w tej danej sprawie, w której ja tego szukam. A czego nie będzie w bibliotece. Czego nie będzie w bibliotece. I tu się pojawia... Znaczy w czasopiśmie będzie, ale też z opóźnieniem. No właśnie, się pojawia ta kwestia specjalizacji. To znaczy zalew informacji, zalew chociażby informacji, postępu badań, które są publikowane, powoduje, że ja bardzo często czuję, że ja nie panuję, no może nad swoją epoką, to jakoś tam panuję nad literaturą. A jaka jest ale... pana epoka? Była nowożytna, teraz XIX wiek, więc właściwie siedzę na dwóch. Ja właściwie pewnie się nie powinienem wypowiadać w taki sposób, pani mnie tutaj złapała. Polskie Radio 3, 2, to myślę, że to można tu głośno powiedzieć, czytają teraz Lalkę. Lalka była zawsze moją ukochaną książką. I tak sobie słucham tego, jak mi się zmienił gusty, bo wtedy, kiedy była moją ukochaną, to ja oczywiście chciałam czytać o Wokulskim i Izabeli. A teraz najchętniej słucham, co mówi Stary Rzecki. Czyli jest to ta sprawa, kiedy się przeczytało książkę, że bardzo młodzi ludzie Rzeckiego przerzucają. Szuman, Rzecki, to Ochocki, to jedziemy dalej. Mhm. Ja jeszcze... tak pytanie, co w nas rezonuje. Tak? Ja jeszcze wrócę jednak do tego wątku, który zacząłem mówić o tym, o tej konieczności specjalizacji, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, co ja jako historyk odczuwam jako taką rzecz ważną. To znaczy trzeba mieć oczywiście coś, czym się człowiek specjalizuje i jakby idzie cały czas za postępem i może wykona jakiś skok do przodu, ale trzeba pamiętać o jednym. Znaczy nie może być tak, że zaczynam widzieć już tylko drzewa, a nie widzę lasu. I jakby, szczególnie jak ktoś jest historykiem, prawda, to musi widzieć, musi czytać na tyle dużo, nawet nie ze swojej specjalizacji, żeby widzieć ten las. Ja myślę, że w biologii chyba jest tak samo. No oczywiście, nie? Tylko że to można jeszcze też realizować poprzez tworzenie zespołów, nie lubię tego słowa, interdyscyplinarnych. To znaczy, że i w pracy, i na studiach sobie wyobrażam, że to jest możliwe, że jeżeli ja pracowałam, byłam biologiem klasycznie wykształconym, a chciałam, zaciekawiło mnie coś bliżej fizyki, to ja się wtedy tej fizyki uczyłam na najniższym poziomie, jaki to był konieczny, i szukałam fizyka, który by się zainteresował problemem biologicznym. Więc u nas w eksperymentalnych naukach to jest wciąż jeszcze możliwe. I te rzeczy na pograniczu są w gruncie rzeczy najciekawsze. Między biologią a fizyką, między i tak dalej. Czyli to jest chyba najciekawsze. I ostatnie, co powiem, że to w Polsce ma jeszcze jakieś ręce i nogi do robienia, ponieważ czasami jest trudno sformułować takie pytanie, na które odpowiedzą ludzie różnych specjalności. W związku z tym są pewne takie białe pola na granicy nauk. A my nie mamy za bogatej nauki eksperymentalnej ze względu na wyposażenie. Czyli jak mam coś radzić ludziom młodym, którzy wchodzą w naukę eksperymentalną,
to bym radziła szukania jej na granicach między różnymi naukami. No, matematyka i lingwistyka. No, takie różne są dziedziny, w których by się wydawało, że może tam... Jak to można osobę, która na takim pograniczem się zajmuje. Aga pisze, studiuję technologię żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dziennie. Teraz będę na czwartym roku i choć na drugim i trzecim było bardzo ciężko, to nie żałuję długich godzin w laboratoriach, gdzie zdobytą wiedzę mogłam wykorzystać w praktyce. Studia techniczne wiele mi dały. Pozdrawiam, Aga. No, różne doświadczenia mają nasi słuchacze. Andrzej z Kalisza pisze, skończyłem chemię spożywczą, zajmuję się obecnie informatyką, a jutro rozpoczynam studia na anglistyce. To brawo, brawo. No, to jest właśnie człowiek ciekawy świata. No byleby nie to zostać... są ci, na których tak właśnie czekamy. No dobrze, tylko też, żeby nie zostawali takimi wiecznymi studentami. No właśnie, bo jak będą zmuszeni do tego, żeby płacić za drugi kierunek, to wielu z nich nie będzie mogło po prostu. Ja bym chciała się jeszcze odnieść do tego problemu, który mieliśmy na początku. Co robić na przykład z klasą, w której są zdolniejsi i mniej zdolni i jak się powinien zachować nauczyciel. I wiem, że są ludzie, którzy uważają, że trzeba rozdzielić. Osobne klasy dla geniuszy, osobne dla tych słabych. Ja uważam to za bardzo błędną decyzję. Ale wszyscy ci z Państwa, którzy mieli do czynienia kiedykolwiek z Funduszem na Rzecz Dzieci, który to Fundusz na Rzecz Dzieci jest instytucją pomagającą zdolnym dzieciom i zdolnym ludziom poprzez... Nie poprzez pieniądze. Tam jak się zostaje stypendystą, to się uzyskuje możliwość różnych kontaktów z wyższymi uczelniami i tak dalej, żeby to krótko powiedzieć. Otóż Fundusz na Rzecz Dzieci organizuje właśnie różnego typu szkoły. Ja byłam wielokrotnie wykładowczynią na takich tygodniowym na przykład obozie naukowym. Oni również tych swoich absolwentów zachęcają do uczestnictwa w takim europejskim konkursie dla młodych naukowców. To się kończy na 18 roku życia. Polska ma świetne wyniki w tych konkursach, tak samo jak ma świetne wyniki dla młodych informatyków. W tym roku znowu człowiek wysłany przez fundusz do Europy, już nie pamiętam w jakim mieście, na ten konkurs, uzyskał dwóch fizyków, uzyskali pierwszą nagrodę z fizyki, w dziedzinie fizyki. Mamy świetne wyniki, czyli są szkoły, są nauczyciele, są młodzi ludzie, jest ta elita. Ja myślę, że nie można sobie, znaczy, że elita sobie da radę, nie oddzielając się od reszty. I że pytanie jest, co się dzieje potem. Czyli to pytanie, o którym my dzisiaj cały czas mówimy, jak studiować, to jest pytanie, czy to nie jest to gubienie diamentów, że co się dzieje z tymi bardzo zdolnymi dziećmi z biologii, z matematyki, z różnych nauk przyrodniczych, bo to jest ten konkurs Funduszu na Rzecz Dzieci. Co się potem z nimi dzieje? Ostatnio się bardzo dużo powtarza i to jest bardzo modne, a krytykując system szkolnictwa wyższego nauki w Polsce, że w Polsce jest bardzo mało patentów, że tam tylko wyprzedzamy w ogóle Bułgarię, nie, czy na 0,1%, coś takiego. Tak. I to właśnie jest przedłużenie do tego, co pani profesor powiedziała. No właśnie, co się takiego dzieje? Może coś z tym systemem patentów jest nie tak? No, z drugiej strony przypominam sobie oglądane w Japonii eksploratoria w szkołach podstawowych. No, Japonią to drugą mieliśmy być, jakoś nie do końca nam to wyszło. A Irlandią lepiej, że nie zostaliśmy drugą. No, to nam się upiekło. Zdaje się, tu się im nie najlepiej powodzi ostatnio. Natomiast była ta możliwość doświadczenia czegoś na podstawowym etapie. Do szkoły to jest podstawowa sprawa, w naukach przyrodniczych, bo w historii to jest inna sprawa, ale w naukach przyrodniczych tak. I tu są takie bariery, głównie chyba jednak finansowe. My w Warszawie mamy coś, co się nazywa Szkołą Biologii Molekularnej, założoną przez Festiwal Nauki między innymi i 3 instytuty naukowe. Ona trwa już 6 lat i to jest po prostu laboratorium, to nie jest żadna szkoła, to jest laboratorium, do którego można przyjść i zobaczyć i dotknąć własnymi rękoma, że tak powiem, genów. Tego żadna szkoła nie robi, nigdzie w Polsce. Jak nasi olimpijczycy jadą na konkursy olimpiady z biologii, to oni również przychodzą i proszą w tym naszym laboratorium
że czy oni mogliby spędzić 2-3 dni w tym laboratorium, przejść przez takie podstawowe ćwiczenia, ponieważ oni tego w życiu, oni o tym tylko czytali. Z fizyką jest tak samo. Doświadczenia fizyczne w szkole praktycznie nie są wykonywane. Nie ma pracowni fizycznych, nie ma pracowni chemicznych. To jak jest nauczyciel pasjonat, w Warszawie jest powiedzmy chemik w liceum Poniatowskiego, imienia Poniatowskiego, no to stamtąd wychodzą wszyscy ludzie na studia chemiczne i wszyscy się wspaniale dostają i świetnie się czują, bo założył taką pracownię. Tam z tych klas maturalnych naprawdę powyżej 50% ludzi idzie na chemię. Jest taki nauczyciel. Ale to jest również związane z tym, że on ma pracownię, której nie powstydziłby się uniwersytet. Więc to jest coś strasznie ważnego. Ale ja nie wiem, czy od razu musimy, czy nie możemy się też zadowolić tym, co mamy. Ja pamiętam pracownię fizyczną w mojej szkole podstawowej. Była? Która była. No to chwała pana szkoły. Ona była bardzo średnio wyposażona i ona miała stare eksponaty. Ona nie musi być bardzo natomiast bogato. Właśnie, kiedy wpuszczono nas na zaplecze tej pracowni, kiedy powiedziano, słuchajcie, to jest zepsute i to trzeba zlutować. Któryś ojciec to może zlutować. No i myśmy potem te rozmaite puszki tych Faradajów i te nawet zabawa laską ebonitową, to było coś, czego my mogliśmy doświadczyć i zobaczyć, jak ten higrometr działa. To chwała temu nauczycielowi, który pracował w pana szkole. Który potrafi to dać. Bo większość nauczycieli tego nie robi. No. Bo nie ma czasu, bo trzeba się śpieszyć z programem. Masz. A, strasznie smutno. Na nauczycieli nie będę narzekać. Nauczycieli szanuję, uważam, że jest to wspaniały zawód, że się człowiek poświęca całe życie temu zawodowi i tym dzieciakom, które potem sobie idą i nie pamiętają. Tak, tylko, moim zdaniem, tylko są troszkę zostawieni sami sobie i no, na poziomie kształcenia i później tylko się od nich różnych rzeczy wymaga, a nie ma też takiej propozycji, która by dawała ludziom możliwość rozwoju, faktycznego rozwoju i reagowania na te problemy, które oni zostają w szkole, a nie, że tak powiem, zbierania kolejnych papierków, bo tu taki stopień, tu następny, tu nominowany, tu dyplomowany i tak dalej. Nie jesteśmy bogatym krajem, może od tego zaczniemy. Kończąc tę audycję. Czasami może wystarczyłoby zostać przy dobrej organizacji, nawet bez tych wielkich pieniędzy. Nie umiem wytłumaczyć dlaczego, ktoś może powiedzieć, że wynika to ze snobizmu, no i jestem gotów przyznać mu rację częściowo. Otóż zapisałem syna na uniwersytet dziecięcy. Jestem pewien, iż słowo mówione, wykłady trafią do dziecka bardziej niż cokolwiek innego. Być może nawet magia mentora rozbudzi pasję i głód wiedzy, napisał do nas Bob Obibok. I to jest moim zdaniem takie niezwykle cenne wprowadzenie do studiów, bo pokazuje się no, coś innego niż zwykłą tylko szkołę. No daje się coś więcej. Co się pokazuje, bo to są małe dzieci. Z tymi dziećmi ten uniwersytet dziecięcy to jest w dużym stopniu zabawa i tutaj są już bardzo wybrani ludzie, którzy wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi. Ja z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie współpracuję, więc wiem, jaka to wspaniała instytucja i wiem też, że jest zawsze więcej chętnych niż miejsc. I właściwie powiem, może już nas nikt nie słucha o tej porze. Nadal piszą do nas słuchacze. Powiem jedno zdanie, że jak się przychodzi na zajęcia tego uniwersytetu, to się nie widzi dziecka, które przyjechałoby tramwajem. Co oznacza, że to jest bardzo elitarna grupa ludzi. Elitarna to znaczy bogata. To znaczy bogata. No to jest jakaś, wie pan, klasyfikacja, podział na tych, co mają dostęp i nie mają. Mhm. To też jest Warszawa, a nie Sokołów Podlaski. Tak. Tylko to jest, myślę, że to jest to, co nasz słuchacz, który tutaj dzwonił w poprzedniej godzinie audycji, powiedział. To jest w dużej mierze rodzina. Rodzina. To nie kosztuje dużo, ja wiem. Czyli to są ci ludzie czujni, którzy pilnują, żeby moje dziecko różne rzeczy dostało od życia, może lepiej niż ja. To są ludzie bardzo zabiegani, bardzo zapracowani i już stosunkowo zamożni. No mają te samochody, ja powiedziałam to jako symbol, że to są takie dzieci. Ja organizatorów tego uniwersytetu namawiałam, żeby zrobili również taki uniwersytet w Sokółce. W Bielsku jakimś Podlaskim, czy jak ktoś tam nazywa. To oni mówią, no na to potrzebne są większe pieniądze, bo to trzeba tych profesorów tam zawieźć. Ale mnie cały czas boli, że to jest znowu dla wybranych ośrodków, dużych ośrodków, zamożnych ludzi. No tak to troszkę wygląda, że wciąż mamy tych wykluczonych z powodu tego, że ich rodzice są biedni.
Ale może jak będzie wycieczka do Warszawy, to, to zaczną te wycieczki przyjeżdżać do Centrum Nauki Kiedyś Kopernik. Może będą, tak. No podobno za rok się otworzy centrum. No podobno. Ja tak. Powinnam w to wierzyć, bo jestem tam w Radzie Programowej, więc cały czas mówią, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. W przyszłym roku, za rok mają otworzyć. Nawet wcześniej. No oby nie zastąpiło to, oby wizyta w McDonaldzie tego nie zastąpiła. A o nasze uniwersytety... No. Na ile będziemy się o nie troszczyć i na ile będziemy sami nasze studia planować, to myślę, że to tyle ugramy, bo to też można narzekać na strukturę, można narzekać na system, na sposób organizacji tych uczelni, ale to w zasadzie tyle, ile, że tak powiem, czasami udrapiemy sami i gdzie się tam dostukamy, to tyle naszego. Ja nie wiem, czy do państwa bardzo trzeba się dostukiwać, żeby dostać się na dyżur, żeby porozmawiać. Państwo tak biegają z jednej instytucji do drugiej? No, ja już nie biegam. Ja to... Podaję maila i komórkę. Jak dotąd nie nadużywali. No. No, co po tej audycji, mam nadzieję, że też się nie zmieni. Nie zwiększy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu bardzo wielu miłych spotkań ze studentami, tymi, którzy jeszcze teraz przed Państwem i tymi, którzy już spod Państwa skrzydeł wyszli. Zatem wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję tym wszystkim, co napisali do nas maile, bo to jest tak, krzepiące, że o tej straszliwej porze ludzie słuchają rozmowy o studiach. To jest ciekawe. Ba, i chcą nawet się w tej rozmowie też znaleźć i tak, swoich kilka groszy dorzucić. Pani profesor Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki, pan była razem z nami, i pan doktor habilitowany Michał Kopczyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie naszej audycji posłuchamy jeszcze reportażu. Codziennie na koniec Zostaw Wiadomość mamy dla Was propozycje od studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, ale mamy też fantastyczną informację, a mianowicie Patrycja Gruszyńska-Ruman ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia otrzymała prestiżową nagrodę Pri Italia za dokument Winna, niewinna. Bardzo serdecznie gratulujemy pani Patrycji i bardzo cieszymy się, że możemy wysłuchać także jej reportaży na naszej antenie. Dzisiaj troszkę inna propozycja, ale dodam jeszcze, że w kategorii audycji muzycznych wygrał na tym niezwykle szanowanym konkursie w kategorii audycji muzycznych wygrał dokument Modlitwa Zapomnianej autorstwa Doroty Hałasy i Katarzyny Michalak. Serdecznie gratulujemy autorkom. No a dzisiaj reportaż jak najbardziej uniwersytecki. Szturmem spragnionych wiedzy na salę wykładową zakończył się pierwszy dzień na Nowym Poznańskim Uniwersytecie. Chętnych było więcej niż miejsc. Każdy student dostał indeks i legitymację. Wygłoszono pierwszy wykład, dokonano pierwszych wpisów, a sami studenci sprawiali wrażenie niezwykle zadowolonych. W końcu nie każdy siedmiolatek może powiedzieć, że jest już studentem. Na Nowym Poznańskim Uniwerku naukę rozpoczęło blisko 200 osób w wieku od 7 do 12 lat. Jak to wyglądało, usłyszycie już za chwilę, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia do jutra. Tomasz Kosiorek. A teraz trochę inny uniwerek, reportaż Jacka Butlewskiego. Pomyślałem sobie, że jeśli to ma być zabawa w uniwersytet, to dobrze by było, gdyby dzieci poczuły zapach uniwersytetu. Nie dosłowny oczywiście, ale zapach obyczajowości uniwersyteckiej, rytuału, no wręcz liturgii uniwersyteckiej, prawda? Dlatego rozpoczęcie od Gaudeamus, tak jak na inauguracji całkiem dorosłego uniwersytetu. Duża kolejka, duże zainteresowanie, prawda? No właśnie, jestem zaskoczony, że aż tak dużo ludzi jest. Nazwisko na literę? Nie, chcę zobaczyć, bo jest tak z ciekawości. Z ciekawości. To jeżeli ciekawość może chwilę poczekać, to proszę pozwolić wszystkim studentom tutaj odebrać indeksy i legitymację. To jest najważniejszy moment teraz, dobrze? Są normalnie miejsca na imię, nazwisko, zdjęcie, podpis kanclerza, rektora oraz wpisy z kolejnych wykładów. Z grubsza wiem, jaki jest mniej więcej program. Dość wszechstronny z tego, co widzę, a jest w zasadzie w stanie się zainteresować wszystkim tym, co jest wykładane. Po prostu ma dosyć szerokie zainteresowania i radzi sobie z bardzo wieloma tematami. Zresztą wygrywał nie jeden konkurs z bardzo różnych dziedzin, czy to z przyrody, czy to z historii, czy to z języka polskiego. Chciałbym się dowiedzieć, co i czemu się tak nazywa,
czy można rozmawiać z robotem, ale już znam odpowiedź, że można z Lingubotem, bo przeczytałam sobie na stronie www.uniwersytetuniversitetsztucznia.com. Że umierają języki, szkoda, że ta mapa jest coraz mniej kolorowa. Mówiłem o tym, że dawno, dawno temu w średniowieczu językiem wspólnym dla wszystkich Europejczyków była łacina. Łacina jest dzisiaj wymarła. Zasnął na sali i powiedział, że tata tutaj będzie na niego czekał. Tak. Pamięta swoje nazwisko, także myślę, że po tym nazwisku. A chcesz teraz, żebyśmy zadzwonili po tatę? Dobrze, to ja, kochanie, zadzwonię teraz do taty, dobrze? Chodź, kochanie, zadzwonimy do taty. Takich języków jest jeszcze nadal sporo w świecie i możecie znaleźć gdzieś w dżungli amazońskiej, gdzieś na Nowej Gwinei, możecie znaleźć język, którego nikt do tej pory nie słyszał, nie zapisał, nie znał. Z pewnością siedmiolatek ma prawo funkcjonować jeszcze w znanym sobie systemie. Myślę, że z biegiem czasu, po kolejnych wykładach i po kolejnych rozmowach ze swoimi kolegami, z rodzicami, będzie starał się tutaj zachować formę i przez 45 minut towarzyszyć się wszystkim w całym wykładzie. Dziękuję, to wszystko i za tydzień następny wykład. Bardzo Was proszę o pozostanie jeszcze na swoich miejscach, ponieważ Pan Profesor, jak przystało na każdym uniwersytecie, będzie podpisywał Wasze zaliczenia. Proszę, aby dzieci z tego pierwszego rzędu podeszły ze swoimi indeksami. Tak, szybciutko. Ja podpisywałem te indeksy wcześniej, przed rozpoczęciem wykładu w miejscu rektor i tutaj wpisywałem również. Mamy świadomość, że na sali były dzieci siedmioletnie, które samodzielnie nie mogą wypełnić tego indeksu, muszą korzystać z pomocy mamy, taty. Natomiast to jest dosyć częsta praktyka akademicka, że daje się podpis za obecność po prostu. Nie sprawdza się przecież po każdym wykładzie akademickim, czy ktoś coś z niego wyniósł. Widzę, że wasi koledzy mają pytania. Posłuchajmy, o co chcieliby zapytać. Mamy wpisać datę urodzenia? Kochani, czy trzeba przy wykładzie wpisać datę urodzenia? Nie. Nie, to jest dobra odpowiedź. Nie trzeba daty urodzenia, tylko tytuł wykładu. Próbowaliśmy to zorganizować tak, żeby było najmniej bolesne, bo gdybym miał wpisywać imię i nazwisko, datę i nazwę wykładu, to trwałoby to w nieskończoność. Powoli! Nie wszystkie są prawidłowo wypełnione. Ja nie czytam tego, bo nie mam czasu. To znaczy, ja mam czasu wystarczająco dużo, tylko dzieci, jak pan widzi, są bardzo, bardzo niecierpliwe. Bardzo fajnie, dowiedziałam się dużo o niektórych językach. Po prostu będę tutaj chodzić cudownie. Profesor bardzo ładnie mówił, bo słychać. Fajnie było. Chciałbyś studiować tak naprawdę? Tak. A co najbardziej? Architekturę. Moim marzeniem było rozbudzenie intelektualne tych dzieci. Zachęcenie ich do myślenia, zachęcenie ich do różnych obszarów. Byłoby to marzeniem moim, gdybym zainteresował dzieci na tyle, że przyjdą na jakieś studia typu filologicznego. Być może, że gdzieś wspomnienie odległe za lat 10 wróci i pomyśli któryś z dzisiejszych słuchaczy o tym, że zainteresowało go to, czy tamto, czy pismo, czy dźwięk, czy podobieństwa, czy różnice między językami. Być może, ale to nie jest naszym celem w każdym razie. Naszym celem jest rozbudzenie intelektualne i pokazanie dzieciom wielości zagadnień.